persuasi albo tak zwanego przymusu. La manipolazione invece ha una sua caratteristica, manipolacja ma swoją własną charakterystykę, odróżniając się od tych dwóch, od tych trzech wymienionych koncepcji. Il soggetto A, więc jeśli jakiś podmiot intende, A zamierza spingere un soggetto B a compiere qualcosa, drugą può osobę, scegliere differenti strade. Że ma ona coś zrobić, może wybrać różne drogi. Może wybrać drogę tak zwanego przymusu. Vuol dire? Vuol dire che chodzi o to, że A, il soggetto A, podmiot A vuole dirigere il comportamento kierować, narzucić zachowanie tej drugiej osobie poprzez zewnętrzne osoby, okoliczności. A ta druga osoba wie, że jest, odczuwa tę presję. To się dzieje. Tutaj on daje przykład. Na przykład pójdziesz do szkoły albo nie otrzymasz świadectwa ukończenia. A więc to jest oczywiście, to nie jest manipulacja, to jest przymus. Jest jakiś faktor zewnętrzny. Kto wywiera taką, kto, dlatego kto wywiera taki właśnie wpływ. La persuasione, ale istnieje także perswazja, A, gdzie podmiot A chce w jakiś sposób dokonać, wywierzać wpływ na osobę B. Quindi i oczywiście to wszystko występuje la fiducia da parte w tym całym kontekście si dobrej wiary, prawda, że w dobrej wierze działa delle buone motivazioni perché tu possa fare questo. I próbuje perswadować, wyjaśnić. Dobrze rozumiemy, o czym on mówi. Jestem twoim ojcem, prawda? Questa è una buona ragione, to jest dobra racja, żebyś ty poszedł na uniwersytet studiować prawo, ponieważ otwiera to ci drogę, mieć wolny zawód, posiadać, żeby dobrze zarabiać, żeby dobrze się ożenić, i tak dalej. Te wszystkie racje są, to jest perswazja, to nie jest manipulacja. To jest właśnie ta perswazja, kiedy używa się pewnych argumentów, kiedy się pewnych racji. La manipolazione invece, a tymczasem manipulacja jest, nie jest ani przymusem, appunto, interviene non sui fattori esterni, ma su quelli soggettivi. Ponieważ nie odnosi się do tych faktów zewnętrznych, ale bardzo subiektywnych. Nie jest również perswazją, ponieważ nie odnosi się do tych racjonalnych argumentów. Manipulacja jest uwarunkowana zachowaniami. Jest prawdą, że polega ona na tym, że bardzo często polega na właśnie tym odebraniu tej racjonalności. A to się dokonuje zwłaszcza w tym komunikacji masowej. Bardzo często ta manipulacja jest właśnie tym elementem konstytutywnym tych relacji interpersonalnych. Wszyscy znacie Goffmana i tutaj do niego chciałbym się odnieść, do teorii Goffmana. I tutaj ta właśnie manipulacja polegająca na jakimś przecież ukazywaniu się kimś innym w tych relacjach wzajemnym, a więc istnieje pewne zafałszowanie, manipulowanie osobami za pomocą właśnie tego przedstawiania w sposób fałszywy. To właśnie czynią często media. La credibilità dell'emittente televisivo, również wiarygodność jakiegoś nadawcy telewizyjnego nie opiera się na feedback della relazione interpersonale e poi perché c'è un grande alone di prestigio che circonda i mass media. Chodzi o ten prestiż, który dany na przykład dziennik albo jakiś nadawca posiada. Jeśli to pismo czy ten jakiś stacja odznacza się jakimś wielkim autorytetem, no to oczywiście ja dużo łatwiej poddaję się jego z większym zaufaniem zwracam się do niego. A więc ta relacja komunikacyjna sociali, tych właśnie twórców życia społecznego polega na tym, żeby osiągnąć jak największą wiarygodność, która polega nie opiera się na tej è una qualità che mi viene attribuita. Io attribuisco che questo giornale è credibile, io attribuisco che questo giornale o questa televisione non è credibile. Non è una caratteristica intrinseca
del giornale o della televisione. Quindi questo significa che la credibilità su cui si gioca e si fonda la manipolazione è una manipolacja, która polega właśnie na credibilità e fiducia sono uwiarygadnianiu pewnych instytucji, na przykład właśnie przez to, że possiamo dire tanto più facile ingannare, cioè tanto più facile manipolare quanto più l'emittente della comunicazione è ritenuto credibile. Dużo łatwiej jest manipulować wtedy, mamy bardzo konkretny przykład. Jeśli Radio Maryja posiada taki wielki jakiś poziom wiarygodności, a więc również te argumentacje, które są w nim podawane, będą o wiele bardziej chętniej przyjmowane, ponieważ są bardziej wiarygodne ze względu na autorytety, jakim odznacza się Radio Maryja. Jeśli jakieś świeckie pismo, dziennik nie jest... fiduciario, una relazione di fiducia, le argomentazioni a favore delle tesi sostenute non saranno facilmente accolte, tezą, non sarà facile per quel giornale manipolare le coscienze, quindi determinare i comportamenti. Wystarczająco przekonujące. Problem polega na tym, że strategie manipulacyjne dzisiaj są aktywowane przez wielkie media i dai piccoli sistemi mediali. Trudniej jest wtedy jakoś w tym wszystkim tym słabszym mediom. A więc tutaj przede wszystkim odwołanie się do tej godności osoby. Oczywiście są wiele jest sposobów kłamania. Jest oczywiście kłamstwo bezpośrednie, które jest bardzo proste. Jeśli powiedziałbym, że dzisiaj jest słońce, no to oczywiście byłoby wprost kłamstwo. Każdy by powiedział, że jestem głupi. Ale jest inny sposób kłamania, który możemy nazwać kodyfikacją selektywną, a więc na przykład dokonywanie jakichś aluzji, robienie aluzji, półprawdy, jakiejś dwuznaczności. A więc wtedy, kiedy kłamstwo odnosi się do tego, co, to kodyfikacja selektywna odnosi się do tego pytania, w jakim świetle? Spróbujcie zrozumieć przykład właśnie tutaj, strategię tematyzacji, na przykład właśnie, tutaj są przykłady, na przykład pomijania pewnych tematów, na przykład, nie porusza się tematu na przykład wojny, tematyce Reutera czy innych nazioni è un fatto gravissimo che non avendo purtroppo un riscontro né economico né politico non rientra mai nell'agenda dei media.